Panie Marszałku, Wysoka Izba. Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za dyskusję. Dziękuję za panu ministrowi, przedstawicielom klubów, wszystkim posłom, którzy zadawali pytania. Dziękuję również za te uwagi krytyczne. Ja powiem tak, że bardzo się cieszę, że przez blisko 3 godziny udało nam się w tej Izbie rozmawiać o chyba jednej z najistotniejszych w tej chwili kwestii w naszym kraju i dotyczących wszystkich Polaków, czyli o kwestiach podatkowych. I my możemy oczywiście dzisiaj przyjąć taką oto postawę i powiedzieć, że jest świetnie i właściwie nic nie trzeba zmieniać, ale przeczą chyba temu i te osoby, które zebrały się w sali kongresowej kilkanaście dni temu, osoby, które dopominają się w tej chwili i dochodzą swoich praw, bo niesłusznie zostały skrzywdzone przez interpretację przepisów podatkowych. Przeczą też chyba temu przedsiębiorcy, którzy nie mają łatwego życia, którzy nie mogą się w żaden sposób w tej chwili rozwijać. Przeczą teraz temu sytuację rodzin. Przeczą teraz też sytuacje i samorządów, o których tutaj odniosę się, bo padały pytania w tej kwestii. Więc możemy przyjąć taką oto postawę, że nic nie robimy, bo jest bardzo dobrze. Ale możemy przyjąć inną postawę, do czego Państwa zachęcam, szczególnie przedstawicieli koalicji rządowej. My nie twierdzimy, proszę Państwa, że przedstawiony przez nas projekt jest idealny. To już padało. System podatkowy jest rzeczą złożoną, trudną. Pewnie tylu, ilu nas na tej sali siedzi, tyle byłoby pomysłów i różnego rodzaju interpretacji. Ale rzeczą Wysokiej Izby, ustawodawcy, jest znalezienie konsensusu takiego, ażeby jednak zastanowić się i przyjąć rozwiązania prawne, które będą przede wszystkim podjęte w interesie podatników i z drugiej strony będą podjęte w interesie Skarbu Państwa, które ten chaos interpretacyjny, przecież to nie jest wymysłem i te liczby, które tutaj padały, panie ministrze, podawane setki zmian, nowelizacji, interpretacji, myśmy tych liczb nie wymyślili. To są fakty, to są interpretacje, które można znaleźć tysiące i wyjaśnień, i opisów, a ciągle i tak są różnego rodzaju wątpliwości. My nie twierdzimy, że nasz projekt w tej chwili, ten projekt złożony tutaj w pierwszym czytaniu, jest idealny. Ale jeżeli Państwo jesteście odpowiedzialną koalicją rządzącą, a ciągle spory procent naszego społeczeństwa w to wierzy, że bierzecie odpowiedzialność za państwo, to wydaje się, że ten moment, początek kadencji, kiedy nie ma w tym roku żadnych wyborów, kiedy nie jesteśmy tak, jak wy to proponowaliście, kiedy przyjmowaliśmy zmiany w podatku VAT na koniec roku, także firmy miały dosłownie 2 czy 3 dni na to, żeby wprowadzić te zmiany u siebie. Był chaos, nie wiedziano, jakie stawki, jak to wszystko ma funkcjonować. My dajemy sporo czasu i to jest chyba ten dobry moment, żeby tak jak przez te 3 godziny rzeczowo, bo nawet te głosy krytyki były rzeczowymi, dyskutować na temat zmian systemu podatkowego w Polsce, co do konieczności których wszyscy się zgadzamy. Bo nawet ja już może nie będę odnosić się do wystąpienia klubowego Platformy Obywatelskiej, ale już koalicyjny PSL powiedział, że tak, trzeba pewne zmiany wprowadzać. Więc to jest ten dobry moment, żebyśmy usiedli wspólnie i żebyśmy o tym rozmawiali. Ja powiem, że jestem zdziwiona, dlaczego Platforma zgłasza wniosek o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu. I tutaj chyba rację miał mój kolega klubowy, poseł Kuźmiu, który mówi, że no być może Państwo zazdrościcie, że to nie wy przynieśliście projekty zmian. Bo tak sobie porównałam to z ustawą, która dzisiaj za wszelką cenę została na komisji
finansów przepchnięta ustawą o fundacjach politycznych, gdzie nie ma kompletnie żadnego uzasadnienia, aby tak się spieszyć, gdzie ustawa była przygotowana źle, niedobrze, były błędy, to nawet ministerstwo, przedstawiciele ministerstwa mówili, że pracują dopiero nad tym, że nie ma, że tam jest dużo, bardzo dużo wątpliwości. I bez jakiejkolwiek żenady ta ustawa została zaopiniowana, posłana do kolejnej komisji, procedujemy nad tym. Proszę mi powiedzieć, czy sprawa fundacji politycznych jest w tej chwili fundamentalną kwestią w naszym kraju? Czy nie lepiej, żeby ten czas, skoro państwo nie jesteście w stanie podzielić czasu na jedną i drugą ustawę, poświęcić dyskusji na temat systemu podatkowego w Polsce? Może o tym rozmawiajmy, bo to jest z korzyścią dla Polaków, to jest z korzyścią dla przedsiębiorców, to jest z korzyścią dla rodzin, to jest dla każdego z nas z korzyścią. I teraz, proszę państwa, spróbuję odnieść się przynajmniej do części tych pytań, które tutaj padły, ponieważ zdaje się, że już przekroczyliśmy czas, ale postaram się to w jakiś sposób usystematyzować. No, ja mam diametralnie różną opinię od pana ministra Grabowskiego, który zastanawiał się, czy nowe ustawy są potrzebne, a z drugiej strony tutaj padały zarzuty na przykład, że to nie są nowe ustawy, tylko że właściwie do tej ustawy jednej wpisano rzeczy, które były w poprzednich ustawach. Oczywiście my mówimy w ten sposób, że i nie ukrywamy, że pewne zapisy znalazły tutaj przeniesienie z tych poprzednich ustaw, no bo nie twierdzimy, że w Polsce w tej chwili nie ma przepisów podatkowych, które są przepisy podatkowe, część z tych przepisów musi być normalnie stosowana potem również i po przyjęciu nowych rozwiązań, więc tutaj tego nie kwestionujemy, natomiast mam diametralnie różne zdanie. My uważamy, że powinna być nowa ustawa, że powinna być na ten temat rozmowa, powinna być ustawa. W komisji państwo możecie zgłaszać swoje wątpliwości, uwagi, poprawki. My jesteśmy na to otwarci, od razu powiem. My nie będziemy postępować tak jak koalicja rządząca, która każdą poprawkę opozycji, ważną poprawkę opozycji odrzuca. Przykład ustawy emerytalne, gdzie na ustawy, poprawki Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Prawa i Sprawiedliwości, wszystkie były odrzucone. My jesteśmy otwarci, jeżeli będą dobre, poprawiające te projekty, poprawki, my je będziemy akceptowali oczywiście. Teraz było pytanie, wydaje mi się, że ciekawe jest pytanie i to jest właśnie dobry czas na rozmowę na ten temat, bo wymaga to oczywiście opinii ekspertów. Kwestia dotycząca podatku od miedzi i srebra, to o czym mówił pan z Brzyzny. To jest właśnie ten czas, żeby na komisji na ten temat rozmawiać. I wydaje mi się, że jak najbardziej jest możliwa taka interpretacja. Było pytanie, była taka troska o budżety gmin. Ja powiem tak, proszę państwa, w mojej ocenie dla samorządów gorzej niż w tej chwili to już nie będzie, bo taką ilość zadań, która została przerzucona na samorządy przez rząd, bez zabezpieczenia oczywiście środków finansowych, jak to się stało w ostatnich 5 latach, to ja również mam doświadczenie samorządowe i powiem, że nie pamiętam. Więc na pewno samorządom gorzej nie będzie. My oceniamy, że sytuacja samorządów się poprawi, bo jeżeli dajemy w tej chwili ulgi inwestycyjne, jeżeli wprowadzamy rozwiązania prorozwojowe z myślą również o tych mniejszych miejscowościach, a ja powiem państwu tak, że my w tej chwili zaproponujemy również wkrótce, no pewnie już po Mistrzostwach Europy, bo ja myślę, że w tej chwili no, tak patrzę na salę i widzę, że chyba nie ma dobrej atmosfery do dyskusji na temat poważnych rzeczy. Zaproponujemy również rozwiązania związane z pracą. I to jest właśnie kwestia tego, żeby myśleć o zrównoważonym rozwoju wszystkich terenów, nie tylko dużych metropolii, ale musimy bardzo poważną debatę w tej Izbie przeprowadzić na temat terenów, które w tej chwili między innymi poprzez to, że samorządy są tak nadmiernie obciążane różnego rodzaju zadaniami, brakuje im pieniędzy,
te tereny muszą być w szczególny sposób w tej chwili pod ochroną państwa i musimy zastanowić się, co zrobić, żeby nie umierała nam w dobrym tego słowa znaczeniu prowincja. Ja sama jestem z takich terenów i wiem, co się tam w tej chwili dzieje, że właściwie niedługo poza tymi dużymi marketami i firmami, które nie płacą niestety podatków i które również małych polskich przedsiębiorców niszczą, nic tam nie pozostanie. Więc w naszej ocenie to nie wpłynie negatywnie na sytuację budżetu samorządów, co nie oznacza również, że czeka nas pewnie, proszę państwa, debata i też bym sobie tego życzyła. My możemy projekt przygotować, właściwie mamy go już, ale boję się, że jak go znowu przedłożymy, to pan minister wyjdzie i powie, że jest niepotrzebny, bo jest świetnie, a wydaje mi się, że jest potrzebny. Trzeba rozpocząć poważną debatę na temat dochodów jednostek samorządów terytorialnych. Tego nie unikniemy. I państwo doskonale chyba o tym też wiecie. Tutaj padały różne kwoty, były zarzuty, że nie ma wyliczeń. No, ja powiem w ten sposób. To jest projekt oczywiście poselski. My nie jesteśmy wyposażeni w takie dokładne dane jak Ministerstwo Finansów, więc te dane, które szacunkowe, które podawaliśmy, one pewnie nie są tak szczegółowe, jak miałby pan minister. Natomiast według naszych analiz, według analiz różnych ekspertów, które się pojawiały, to docelowo wyszacowano, że około 130 miliardów złotych z podatku dochodowego i 135 z VAT-u byłoby dodatkowych wpływów do budżetu. Docelowo to mówię. Także to mamy takie, my mamy z kolei takie opinie i takie głosy też się pojawiały. Oczywiście to jest też temat do tylko tak jak mówię, no pan minister ma dokładne dane. My jedynie opieramy się na tym, co jest powszechnie dostępne. Kwestia kolejna, jeżeli chodzi o te definicje, tu były pytania szczegółowe dotyczące definicji. Ja myślę, że one są bardzo szczegółowo doprecyzowane w projekcie. Natomiast oczywiście komisja jest również dobrym miejscem, ażeby o tym rozmawiać. Chcę też powiedzieć o tych deklaracjach, bo tutaj były podnoszone kwestie tych comiesięcznych deklaracji i też pytanie o metodę kasową. To jest też w naszej opinii, ja powiem szczerze, że dzisiaj na przykład uczestniczyłam w klubie w dyskusji na ten temat. Jest to również temat, który warto rozważać. I na komisji jesteśmy w stanie o tym dyskutować. Podobnie jeżeli chodzi o deklaracje. Tutaj w opinii ekspertów, którzy te projekty przygotowywali, padały argumenty, ażeby takie rozwiązania wprowadzić. Natomiast, proszę państwa, no, to są szczegóły. Ja mam wrażenie, że myśmy rozmawiali właśnie o szczegółach i tym bardziej przekonuje mnie, że te projekty powinny trafić do komisji, bo to były bardzo szczegółowe, konkretne pytania. I to były pytania zadawane przez osoby nie takie, które mówią, ten projekt jest niedobry, odrzucamy go, tylko to były, widać, osoby, pytania zadawane przez osoby przygotowane, chcące na ten temat rozmawiać i widzące problem. No więc jeżeli mamy podstawę w tej chwili do tego, żeby na ten temat dyskutować, to uważam, że w komisji jak najbardziej jesteśmy otwarci na taką dyskusję. Nie będę odnosić się do pytania o menedżera, bo nie ma pani poseł, a nie wiem, czy miała na myśli na przykład szefów Narodowego Centrum Sportu i tej skali menedżerów, czy też na przykład menedżerów prowadzących małe firmy rodzinne, więc to pozostawię w tej chwili. To jeżeli na komisji będzie czas, to oczywiście odpowiemy. Natomiast podkreślę tylko tyle i powiem jeszcze raz, że chodzi oczywiście o to, żeby ukrócić szarą strefę i żeby pobudzić, dać możliwość tego opodatkowania jawnego, żeby budżet państwa na tym nie tracił, a jednocześnie jeżeli mówimy o opiekunce do dzieci na przykład, no to jeżeli tak by to było formalnie wszystko zrobione, jak to proponujemy, to przecież ta osoba miałaby zapłaconą pensję, odprowadzone składki, no i na cywilizowanych zasadach byłaby zatrudniona. Przecież o to chodzi, prawda? A nie o to, żeby pod stołem ktoś tam dawał jej 200 czy 300 złotych.
i jeszcze nie odprowadzał od tego żadnego podatku. Więc myślę, że tutaj trochę różnimy się w tej interpretacji, no ale to jak będzie na komisji możliwość, to pani Skowrońska zapewne zada te pytania, my jeszcze raz na nie odpowiemy. I tak jeszcze na zakończenie powiem tak, że pan minister finansów, pan wiceminister Grabowski, pan wybaczy, panie wiceministrze, ale też mam wrażenie, że pan te argumenty o odrzuceniu, one są tak mało istotne w skali całego tego projektu, że zapewne po państwa uwagach, po stanowisku rządu, one byłyby po prostu uzupełnione, zmienione, korzystając jeszcze z państwa doświadczenia i z tego aparatu Ministerstwa Finansów, na pewno udoskonalone. I tu deklaruję, że my na komisji to oczywiście te państwa uwagi przyjmiemy i poprawimy. I na zakończenie chcę jeszcze tylko dodać, że ten projekt ustawy, bo to był zarzut taki, do którego muszę się odnieść, panie wiceministrze, no on nie jest przygotowywany dla doradców podatkowych. Ja myślę, że doradcy podatkowi takie Eldorado jak w tej chwili przy takiej ilości interpretacji rozlicznych aktów prawnych, które obowiązują, to takiego Eldorado pewnie długo nie będą mieć, na pewno nie po wprowadzeniu tych rozwiązań. Nie doradcy podatkowi też przygotowywali te projekty, natomiast nie ukrywamy i nie ukrywaliśmy tego ani na forum ekonomicznym w Krynicy, ani w całej tej debacie. No to jest projekty przygotowane przez ekspertów i chyba między innymi dlatego Sejm, Wysoka Izba przeznaczyła dodatkowe środki dla klubów na fundusze eksperckie, żeby w ten sposób akty prawne powstawały. No, my się nie podejmujemy, żeby pisać na kolanie projekty ustaw, tak jak chociażby ten o fundacjach politycznych, który był bardzo niedoskonały dzisiaj, jednak procedowany. Więc my posiłkowaliśmy się tutaj wiedzą i doświadczeniem ekspertów, praktyków. Jeszcze raz serdecznie państwu bardzo dziękuję i mam nadzieję, że ten czas do jutrzejszego poranka spowoduje, że przynajmniej jedno ugrupowanie koalicji rządzącej zechce, naprawdę zechce rozmawiać na temat tych najważniejszych w tej chwili dla Polski, dla rozwoju Polski, spraw dla Polaków. Dajmy sobie wszyscy szansę, proszę państwa, ale tak naprawdę dajmy szansę polskim podatnikom. Poprawmy to, co jest w tym projekcie złe, niedoskonałe, co wymaga namysłu. 460 głów to nie jedno. Więc myślę, że jak wszyscy zastanowimy się i okażemy dobrej woli, to w komisji jesteśmy naprawdę w stanie przygotować dobry projekt ustawy. Dziękuję państwu bardzo.